Wzrost liczby wykonywanych testów na COVID-19 w Suwałkach zauważyli chyba wszyscy. Pod lupę analityków trafiły próbki pobrane od personelu Domu Pomocy Społecznej Kalina. Zbadano wymazy od wszystkich pracowników tej jednostki i jak nas poinformowała Elżbieta Bednarko, powiatowy inspektor sanitarny w Suwałkach, wyniki wszystkich testów były negatywne. To doskonała wiadomość. W czerwcu zaplanowane jest kolejne szerokie badanie. Tym razem przetestowani zostaną pracownicy suwalskiego hospicjum. Ogółem blisko 70 osób. Wśród testowanych, ale nie z funduszy publicznych, są również sportowcy, między innymi piłkarze. Tych testów jednak nie ujmuje się w statystykach codziennie podawanych przez służby sanitarne. Miniony wtorek zapisał się jako rekordowy w historii trwającej epidemii. Tylko w tym dniu w kraju odnotowano niemal 600 nowych zachorowań, z których niemal 500 dotknęło mieszkańców województwa śląskiego. Środowy, poranny raport Ministerstwa Zdrowia przeniósł kolejne informacje o nowych zachorowaniach. Ogółem dodatnich prób uzyskano 180, ale aż 113 pochodzi znowu z województwa śląskiego. W Podlaskiem natomiast sytuacja zdaje się być stabilna. Do mieszkańców regionu przebywających w kwarantannie zaczynają również przychodzić SMS-y dotyczące zgłaszania się na testy do mobilnych punktów pobrań. Osoby, które otrzymają takie powiadomienie, w następnym dniu mogą osobiście dojechać własnym środkiem transportu do punktu przy suwalskim szpitalu i tam, bez wysiadania z samochodu, zostanie pobrany od nich wymaz. Co istotne, nie wolno do mobilnego punktu iść pieszo lub dojeżdżać środkami zbiorowej komunikacji. W mobilnym punkcie należy mieć ze sobą potwierdzający tożsamość dokument ze zdjęciem.